nagrania, pokazać jak to auto spala w trasie. Będę jechał cały czas 90 na godzinę przy pomocy tempomatu i zobaczymy jak wyjdzie. Resetujemy i zaczynamy. Ustawione. Zaraz będzie 50 km i mamy 9 litrów. Ciekawy wynik jak na tak mocne auto. Co jeszcze ciekawe, bo to jest skrzynia 8-biegowa, a on no, przy tej prędkości nie wrzuca na 8 bieg. Natomiast na tym 7 zrobi wszystkie pagórki, górki, nie redukuje. Jest 50. Całe 9 litrów na 100. Widzimy się za następne 50. Niestety koniec dwupasmówki, więc przy 60 km trzeba jechać wolniej. Zobaczymy jakie będzie spalanie. Powrót na dwupasmówkę, koniec robót. 9.1 dalej jest, 66 km, mierzymy dalej. Mamy 85 km. Utrzymujemy prędkość praktycznie cały czas taką samą. Przez chwilę były roboty drogowe, więc musiałem zwolnić do 60-70. No i co? Jest ciągle 9.1. Cały czas zapięty 7 bieg. Nic się nie zmienia. Ciekawe, czy uda się to utrzymać do 100 km, ale spróbujemy. Trasa jest różna. Pod górę, z góry. Radom, Kraków. Więc nie jest cały czas płasko. No i właśnie, niestety chyba nie uda się cały czas jechać 90 na godzinę, gdyż kończy się nam dwupasmówka, ale spróbujemy dotrwać do tych 100 km i zobaczymy, czy dalej będzie 99,1 litra. Mamy 94 km i niestety trzeba jechać bardzo wolno. Raz musiałem wcześniej wyprzedzić troszkę. No i spalanie poszło w górę. A jak poszło w górę? Niewiele. 9,2, proszę Państwa. Tak to wygląda. No i co? I co?
mamy 99 kilometr. Nadeszła wiekopomna chwila. Skoczyło na 9,3. Ale to dlatego, że prędkość spadła. Komuś się tam wcześniej spieszyło. Pewnego czasu już nie jadę dwupasmówką, więc no, spalanie wzrosło jak widać, 9,3, koreczki zaczęły się, no i co, tak to wygląda spalanie w tych amerykańskich potworach, mała korekta, jest 109 kilometr, spalanie spadło na 9,2. Tak to wygląda. Co tu dużo mówić, polecam auto amerykańskie. Jeżeli spodobało się to, co tu zmajstrowałem, dajcie proszę lajka, proszę o subskrypcję i ewentualnie napiszcie w komentarzach, co chcielibyście jeszcze zobaczyć, jeśli chodzi o to auto.